Uważa pan, że cała ta sytuacja jest porażką dla was, dla stron, zarówno dla pana, jak i dla prezydenta, dla miasta, dla stron, które realizują tę inwestycję. Mówi pan, że już prawie doszliście do porozumienia, że już doszliście, że znowu coś się sypie, czy jest zagrożone. Niewątpliwie to, że nie udało nam się do tej pory wyłonić tego zarządcy, jest porażką. To nie ma żadnych wątpliwości co do tego, bo najlepiej by było, gdybyśmy 1 lipca startowali z gotowym kompletem. A nie mogliście się tym zająć grubo wcześniej? Zajęliśmy się tym, proszę państwa, w listopadzie zeszłego roku, czyli grubo wcześniej. W którym mieście planowano te inwestycje, przepraszam, te przedsięwzięcia nawet na etapie planowania samej inwestycji, tak jak mi powiedziano, tak? Konkretne imprezy. Nie oglądano się na to, że nie wiemy, kto będzie zarządzał. Jakby tam inaczej zorganizowano, pokazano, że można to inaczej zorganizować. W Trójmieście przykład jest bardzo dobry. Jest to przykład hali, który pokazuje, że można porządnie zarządzać taką halą i nie generować kosztów dla jej właścicieli, a nawet, jak wynika z artykułu, który pani pisała, wynika, że nawet przynosić dochody w postaci podatku od nieruchomości, chyba 450 tysięcy, jeśli dobrze. Dobrze za 40 tysięcy, jeśli dobrze zapamiętałem, to świadczy, że po prostu jest to możliwe. Jest możliwe również w Koszalinie, jestem przekonany. Także pod warunkiem, kiedy nie będziemy budowali atmosfery walki o to, kto ma tym rządzić. Ja dążę cały czas do tego, żeby wyłonić zarządcę według zasad, które zostały zapisane w warunkach finansowania tej hali. Proszę pamiętać, że to, że robimy to w tym trybie, to nie jest wynik naszej decyzji tylko od takiej, że sobie to wymyśliliśmy. Jest to wynik zapisu umowy o finansowanie hali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. My nie mamy wyboru.